Witam Cię w tym pięknym dniu. Dzisiaj zaczynam z rynku Piotrkowskiego, Trybunalskiego, przelotem. Piękne widoki. Jak mówiłem, piękne widoki. Tutaj idą dziewczyny. Nie wiem, czy one myślały, że mówię o nich. Pewnie też tak jest. Chcąc być poprawnym, powinienem tak powiedzieć. I co, chłopaki? Był u was Miłosz już dzisiaj? Byłeś? No już. Milo kupił, a gdzie to masz? Sam. Ja kupiłem to. A Miłosz kupił to. I powiedziałem Miłoszowi... Był Lipton. Nie posprzątał do końca. Lipton. I powiedziałem jemu, że... Mogę mu dopłacać, bo Miłosz sam kupuje sobie jedzenie i wszystko. Mówiłem o tym w jednym z ostatnich odcinków. Będę dopłacał do tych napojów, co kupuję, i żeby kupował soki. Tylko właśnie jest teraz pytanie takie. Skład tego, jaki jest? Jemy lody? Dobra. Sok pomarańczowy z brazylijskich pomarańczy, ale czy on jest, jak on jest wyciskany? Bezpośrednio wyciskany. No i co, w 100% on jest? Nie z soku zagęszczonego, to co ci mówiłem. Bo trzeba zwrócić uwagę, czy jest na przykład 100% z soku zagęszczonego. Osad na dnie. Czyli wygląda, że jest okej. Tak, ja rozsypany. Ja też tak lubię. No. Ja też. Ja dokładnie tak. Ja na przykład często, jak jest taki zbity lód, to ja wiesz co robię? Odwracam. No. Ty też, tak? Ja odwracam i to, co jest takie mięciutkie, roztopione, to wtedy jem. No. Albo jak gdy... Bo zawsze na dole, właśnie na dole jest najlepsze, takie rozpuszczane. I jak jest na przykład to obracam całe. Też tak robisz? I po bokach też tak jesz? Tak. Ja też właśnie, tak. Mówię, o tak jak ty teraz. Tutaj, patrz, tak. Tak, no. A ja idę kupić, zaraz muszę sobie tak zmierzyć, żeby odległość, o tak, o na te palce, albo na te. Okej, okay. Długość. Urwało się, ale było przerdzewiałe, Miłosz mówi, że złapał i zostało mu w ręce. Kran. Ciąg dalsze oglądania mebli i paneli. I teraz te czy te? Czy te? Czy te? Mhm. Czy to byś wzięła? A kto płaci? To mogę się rozpłacić, żeby cię pisała. To bierzemy te. Skoro Kasia płaci, to... Duży pokój Kasia robi. Znaczy do ty, tak? Ja? Słuchaj, moim wkładem... Jaki przedpokój? A meble z przedpokoju kto kupił? No ja. Ty kupiłaś te meble? Te, a nie, i to. Poczekaj. A lustro i to siedzisko? I. Ty kupiłaś lustro? A tą komodę? Ja. Ja do dużego pokoju mogę zakupić Xboxa X Series. I taki będzie mój wkład. No tak, no jak tamte, no to jak uważasz, że tamte, no to mogą być. Nie, ja myślę, że tak. Te, no. Mogą być, no. To nie jest w ogóle styl, chodzi o to, że no, to nie jest styl, który ja lubię. Mnie się bardziej podobają, na przykład takie ciemne, ale będzie za ciemno, nie będą pasować. A już w ogóle, panele, które mi się najbardziej podobają, styl, to są, no powiedzmy, że takie. O, widzisz, ja lubię coś takiego lubię. To jest mój taki ulubiony styl. Natomiast nie zawsze to, nie wszędzie to pasuje. W zasadzie to powiedziałbym, że tak. To jest mój najbardziej ulubiony wzór. Kasia poszła, podobno mamy kupować to. Jesteśmy tutaj, jestem samochodem, to kupujemy. A wiesz ile w ogóle? 16 metrów? Tam ma dotąd. Jak się tutaj będzie rozlewało za mocno? Nie, może się nie będzie rozlewało. Do tej pory mieliśmy taką. A teraz chciałbym wziąć taką ukośną. To jest typ P. Tylko, że jest obawa, że może się gdzieś tam będzie za wysoko, będzie się rozlewać. Ale z drugiej strony łatwiej będzie na przykład jakiś garnek włożyć. Ja bym zaryzykował. A jak będzie niedobra, to przejdziesz jeszcze raz i będziesz kupował. Siema, jestem Wiktor, no, i jestem kolegą Marcela. Trzyma kamerę. Tak. Powiedz, czym się zajmujesz, co? Czym się zajmuję, no? Co lubisz, jakie sporty lubisz uprawiać? Pływanie lubię. No ale wyciągnij ręce przed siebie. No ale jak na robot
trzymam. No to tak jak teraz, no właśnie. No trzymam, tak? No i dobrze, teraz znowu do kamery, no. No mówię znowu do kamery, no. Pod kątem no, to ma być, tak, tak od razu. No tak, trzymaj, kurde, no to jest, dokładnie. Trudne to jest. Chcesz być youtuberem czy nie? Nie. Nie? Nie. Ty? Nie, ty już miałeś sprawę, trzymaj. Kurczę. Ha, to łapałem. Nie, ona nie jest taka leciutka, jak myślałem. No. Tak, myślałeś, że leciutka? No myślę, że jest lepsza. A ty co? Jak w szkole było? Tak jak zawsze, czyli nudy. Ale oceny. Pogorszyłeś się w tym A roku. Ja wiem, co dzisiaj dostałam. Co? Z czego? Nie pamiętam z czego. A dzisiaj miałeś te, co? Nie, nie miałem kartkówki z religii. Nie miałeś? Ale oddawała, co ty dostałeś z religii? Nie mówiła. I teraz hicior. Mała tak stoi i patrzy. Słyszałeś mamę przed chwilą? No nie wiem, czy się podobają. Czy te panele są okej? Okay. No weź to. Może je oddam? No weź no. Wyjmij kurtkę. I co, i plecak jeszcze mam wziąć twój? No. Weźmiesz mu plecak? Czekaj, no weź no plecak, daj mamie. Mamie daj plecak. I, no i mam, ile mam? 2, 4, 5 wniesionych. Dla Kasi jest duża różnica. I tutaj tego nie widać, faktycznie jak jest słońce, to jest może większa. Tutaj pewnie będzie, czy podobne są po prostu te panele. Ale dobra, jest to widoczne. A teraz włączyłem sobie FIFA, bo dzisiaj już jest ta moja wersja FIFA, tylko muszę skończyć jak Kasi najbardziej ulubione narzędzie. Jak on ci się sprawuje? Bardzo dobrze. Tak? Ale lepiej od tamtego wcześniejszego? Co? Czy tamten lepiej od tego wcześniejszego? Znaczy dlatego mam zawsze pod ręką, jak przychodzę, to sobie nie muszę wyjmować szafy, tylko... I on jest tutaj i po prostu codziennie ja go słyszę, codziennie. Nie wiem, czy to będzie widoczny mój pot. Nie, tutaj nie będzie widoczny, ale tutaj już chyba powinien być widoczny mój pot, a jeszcze mnie dwie paczki. Nie. Dwie paczki do wniesienia czekają, a 4 paczki do otworzenia. Dlatego, że ja kupiłem przed 15 sierpnia FIFA tutaj na konsoli i mam dodatkowo właśnie przedsprzedaż, czyli paczki z przedsprzedaży. Zobaczymy, czy coś fajnego trafimy. No, słabo, słabo. O, tutaj już będzie... Nie, no super! No, tutaj to jest traf. Oj, to jest dobra, 130 tysięcy. 140, 120, wow, no, słabo. Zbudowałem sobie skład i chciałem zagrać tak, Division Rivals, 5 meczy i chciałem najpierw zbudować dobry skład, ale mój skład wygląda tak, ale ja sprzedam Dybalę i kupię prawdopodobnie tutaj na tą pozycję jednego zawodnika i tutaj drugiego. Tak to skład mi się na razie podoba. Czekaj, chodź. Rozmawiamy z Marcelem. Marcel, chodź. Na temat treningu jego, chodź. Posłuchaj, teraz jak pojedziesz na turniej karate, to wiesz o tym, że będziesz miał wersję taką, że będziesz się bił naprawdę? Musisz mieć szczękę na twarz. Serio? I na jajka. Na pewno. Naprawdę? To jest kumite, będziesz walczył pierwszy raz w kumite. No. I to już będzie walka na serio. A ty nigdy nie walczyłeś, tak? Będę się łóć szczękę. Tak. I na... Tak. Serio? Serio. To kiedy mi to kupisz? Nigdy jeszcze wcześniej na treningach nie walczyli. No nie wiem właśnie jak to będzie. Musimy zacząć ćwiczyć po prostu, Marce, razem. I tyle, no co? No właśnie, ale tak. Gdzie uderzenia, jak uderzać? No. Nie to, że teraz zwątpisz w siebie, ale to jest niemożliwe, żebym wygrał. To jest mała szansa, ale mam przynajmniej dwie próby, że jak w komite mi się nie uda, to będę miał w kata. Dzisiaj to już koniec, jadę na trening, ale dzisiaj nie będę nagrywać z treningu, może następnym razem nagram. Trzymaj się, cześć. Jeżeli podobał ci się film... To ja wezmę vloga. Na chwilę przejmę twojego vloga. Kończy się materia. No to fajnie, ja teraz mam, znaczy jutro mam test z Anglika niestety, więc życzcie mi powodzenia, bo muszę mieć 4, co najmniej. 4 musi być. No to powiedz cześć. A, więc trzymaj się, papa. No weź no do kamery. A, więc trzymaj się, poczekajcie. Bateria się kończy, mruga mi na czerwono. Pa. Nie zdążę. Mruga mi bateria na czerwono. Więc trzymaj się. Pa. Doru.